Dotknąłeś, drugiego już nie ma! Wybrał najdroższy! Wolę, żebyś ty to kupił, ani żebym to zepsuł i ja musiał zapłacić. Cześć, z tej strony Paweł Malinowski. Dzisiaj, dzięki uprzejmości hurtowni Dami Zabawki, będę nagrywał film, jakiego jeszcze nie było. Namówiłem Agnieszkę, aby kupiła mi wszystko, czego dotknę tutaj, w tym wielkim zabawkowym sklepie z zamkniętymi oczami. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz, żeby Agnieszka wydała całe siano. Będę dotykał wtedy największych, najdroższych rzeczy. A właściciele hurtowni byli tacy mili, że dali również kod 10% dla was, tutaj taki kod 10%. Możecie go zrealizować na Dami Zabawki na wszystkie nieprzecenione rzeczy. Agnieszka, Agnieszka, przynieś opaskę! Za chwilę będę miał wiązane oczy i nic nie będę widział. A jeśli lubisz takie filmy, chcesz więcej takich filmów, to klikaj łapkę w górę. Jeśli uda wam się zdobyć 30 tysięcy łapek w górę, to wymyślimy coś kolejnego, takiego mocnego. Tak, to wszystko prawda. Stawiam dzisiaj Pawłowi wszystkie zabawki, które dotknie i mam nadzieję, że dotknie jakiś mega tanich. Droższych. Nie, bo mnie nie stać. Nie będę miała za co żyć, jeść. Ale żeby było sprawiedliwie, to u mnie na kanale również zobaczycie podobny film, gdzie Paweł będzie mi kupował zabawki, a ja będę chodziła z zasłoniętymi oczami. Ciekawe, kto wyda więcej pieniędzy. Mam tutaj taki koszyk sklepowy, za chwilę go całego zapełnimy jakimiś fajnymi rzeczami. Prawda, Agnieszka? Całego? Ale nie. Najpierw tak. A nie, Adrian, przynieś taki malutki, taki. Nie. Taki, weź ten mały przynieś. Nie do takiego, nie, do takiego małego. Dobra, dawaj, zasłaniaj oczy, jedziemy w takim razie. Będę podglądał, jak tylko. Nie ma podglądania, zapomnij. O nie, nic nie widzę. O nie. Masz za dużą banię. To nieprawda. Za mała opaska na twoją głowę. Daj, co jest? Paweł, będziesz do takiego koszyka ładował swoje rzeczy. Tylko tak, tylko taki. Co to jest, muzyk? Muzyk dziecięcy? O, wystarczy, kupujemy ciebie. Dobra, uwaga, Paweł, odkręcam cię. I sam zdecydujesz, w którą stronę pójdziesz. Mam nadzieję, że na jakieś tanie zabawki. Nie mam mowy. No dobra, spokojnie, bo ci się w głowie zakręci. Oj. Tu masz koszyk, żebyś w razie czego się nie wywalił o coś. Dobra. O, już coś walnąłeś, ale wiesz co, tego lepiej nie kupuj, bo to... Oj. Rozwaliłeś już. Są tutaj bardzo ładne rzeczy, ale jak dla kogo? Nie wiem, czy one tobie się spodobają. Ale... Z przodu masz wolne, na pewno nic nie walniesz, chyba że w kamerze. Dobra, słuchaj, to jest już najwyższy czas, żeby Aga zapłaciła. Co to jest? No zgaduj, co to może być, Paweł? Co to może być? Co tutaj, co wziąłeś? Nie wiem, to jest kartonik, tutaj może być wszystko. No, bardzo ładne wszystko. Nie na pewno ci się spodoba. Tak? No, spodoba ci się. Dobrze, tu masz koszyk. Dobrze kupiłem? Pięknie kupiłeś. Dobra. Ślicznie. Już wystarczy, już więcej... Ile kosztowało? Na pewno dużo. I tak. Paweł, możesz iść teraz albo prosto, albo w lewo. Posłucham się głosu rozsądku, pójdę tędy. Dobrze, pięknie. Ja się tak trochę skradam. No i co, tu jest, Paweł, pełno rzeczy naokoło, a przed sobą masz coś ogromnego, co ja zawsze chciałam mieć za dzieciaka, ale lepiej tego nie dotykaj. Uważaj, z daleka, nie dotknij tego. O, nie! Nie ma, nie ma, o kurde, to jest... O ja, o... To jest większe od ciebie! O ja, nie wiem, czy dam radę wsadzić to do koszyka. Ale to nie ma miejsca w koszyku, to nie możesz tego. O nie, serio, takie reguły są? Nie, nie ma, wymyśliłam ją przed chwilą. To biorę, czy nie biorę w końcu? No nie wiem, jak sobie ją doniesiesz, jak sobie to doniesiesz do kasy, to okej. No nie, dobra, okej, robimy tak, że tylko to, co się mieści do koszyka, żeby nie było przesady. Paweł, idź za moim głosem, idź za moim głosem! Dasz tak? radę! No idź, idź, pięknie idziesz, tak, Nie rób tak, bo będziemy musieli ten sprzątać potem. Słuchaj, tu możesz sobie dotykać tego czegoś bardzo dużego, bo to na szczęście nie jest do kupienia. Coś malutkiego, no co to może być? Ej, to jest jakiś na biegunach coś. No, dobrze zgadujesz, dobrze, tego nie można kupić, mam nadzieję. Cenówki nie ma, więc nie można. Po prawej i po lewej produkty, ale no tak nie rozstawiaj rąk, bo za dużo dotkniesz. Nie chcę się wywalić już. Tam nic nie ma. Tam masz... Jest jakiś płot. Masz kogoś zad, więc nie wiem. Po prawej masz nawet fajne rzeczy, ale trochę tak? drogie, więc ja nie po wiem. Po prawej czy po lewej? Po lewej, tfu. Dobra, słuchaj. No. Mogę coś stąd wziąć, będzie mi się podobało. O, już coś dotknąłeś. Już musisz to wziąć. Dwóch rzeczy dotknąłeś, no trudno, weź dwie. Co to jest, jakiś gumowy pluszek? Adrian, czy pomagasz Pawłowi? Co on robi? Nie wiem, zgadnij co to jest. Czy zgadniesz po dotyku, co dotknąłeś? Czekaj. To jest jakaś figurka plastikowa.
Ej, to jest dinozaur! Nie, to nie jest dinozaur, to jest krowa, Paweł. Jak mogłeś krowę z dinozaurem pomylić? No. Nie, przecież widzę, że to nieprawda. Widzę, że ma ogon taki. No serio, bo krowa... Jak widzisz, to oszukujesz. Oszukuję. No właśnie, czuję, chciałem powiedzieć, że czuję. Nic nie widzę. No co, krowa też ma długi ogon. To może być. To jest Paweł Świnka Pepe, ale taka zielona. To wygląda mi jak homar, krab? Tak, to jest homar, krab. Adrian, ile to kosztowało? Nie wiem. No to jak dużo, to masz przerąbane, płacisz ty. On mi to podrzucił? Tak. Ja widzę, że Adrian gra do mojej drużyny. Uważaj, Paweł, od przodu masz kartony. Nie chcesz tego kupić, bo nawet nie zmieścisz w to swojego tyłka, więc lepiej nie. Z przodu masz regały, więc uważaj. 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 Przepraszam, przepraszam. Teraz tylko wyżysty, wiesz? O, po prawej są fajne rzeczy, które lubisz. Ale nie bejtujesz mnie znowu? Nie. Na razie dotykasz. Ej. No, no. Która lepsza antypułka? Nie wiem. O! Wybrał najdroższy, nie? Serio, Paweł? Ty nie... Nie, ty chyba podglądasz. A co to jest? Wybrał najdroższy zestaw, nie, no powiem ci. Nie, ja... Słuchaj, ja chodzę z zamkniętymi oczami. Jasne, jeszcze. Jasne, tak. Nie, no przysięgam. Jasne, był jeden, zobaczcie, tańszy o 30 zł, a wybrał tego droższego, nie? Co za cwaniak. Dobra, Paweł. Idź przed siebie, bo mogę ci tylko zdradzić, że po prawej są kasy. Aha, więc czekaj. Tam raczej się jeszcze nie kierujemy. Przypomnę sobie mapę tego budynku. Czekaj, już mam dobrą pamięć. Oj, zaraz coś rozwalisz. Oj, a ja sobie tutaj wejdę. A mogę? Czy to się rozwali? Aga, nie opuszczaj mnie. Nie, chyba tyłek mi się w to nie zmieści. Oj. No uważaj, Aga. Paweł, bo tu są fajne zestawy. O, coś dotknąłeś koszykiem, coś naprawdę jest fajnego, co ja bym chciała. Serio? Tak, ja bym to naprawdę chciała, nie? Dotknąłeś to już, to na pewno jest tańsze niż to. Co to jest? Mogę ci tylko powiedzieć, że to jest coś dla dziewczyn. Ale... Jest to promocja, więc mi się to podoba. Czyli Agnieszka dla siebie po prostu wybiera moimi rękoma. Czy ja wiem, czy to też dla mnie, chociaż na pewno bardziej dla mnie niż dla Pawła, no nie? Paweł, uważaj teraz, bo możesz tutaj rozwalić coś bardzo ładnego. Nie, nie wiedzaj to. Nie, nie. Prawo, lewo? Obojętnie, tylko nie prosto. Dobra. Że teraz nie wiedz to! Oj, coś walnęło twój koszyk, coś się jechało. Uważaj, bo rozjedziesz zabawkę! Musisz ją podnieść, Paweł! No, jesteś blisko, prosto. Słuchaj, prosto. Wolę, żebyś ty to kupiła, niż żebym to zepsuł i ja musiał zapłacić. Idź przed siebie. Coś walnąłem chyba. No to właśnie rozjeżdżasz ładną rzecz, ale już trudno. A może chcesz coś, co tutaj trzymam przed tobą? Bardzo ładne, przyda ci się. No, no, próbuj dotknąć. Ha, ha, ha. No dawaj. Co to jest? No dobra, już dotknąłeś. Czy ciekawe, czy zgadnie? Co to? O, a co ma taką rączkę? Para? Tutaj są parasole? Tak, no dawaj teraz. Piękny jest, po prostu Paweł, będziesz ślicznie z nim wyglądał, naprawdę na mieście. Na pewno? Jest tak mały, że ledwo twoją głowę wygrywa. Słuchaj, jak to jest jakiś damski przedmiot, to masz naprawdę nie, przepopane. W ogóle nie jest damski, on jest bardzo męski, prawda? Tak. To ma kolor niebieski, no nie? Tak. Na pewno? No, naprawdę. Ja już czuję, że Aga mnie bejtuje nie, tutaj, naprawdę, naprawdę ostro. Naprawdę. O tak, to masz tylko pięknie. Uważaj, bo... Kurde. Dobra, Paweł, troszkę ci naprowadzę, bo tu są fajne rzeczy, które lubimy. Dobra. Jedź tu, puszczam cię wolno. Mogę szybko rozpędzić się? Nie. No Paweł, masz bardzo fajne rzeczy, teraz akurat dotknąłeś ciuchcie, więc... Kupię, tego ci nie kupię, nie. Ładujemy do koszyka. Po lewej i po prawej masz fajne rzeczy, które ja lubię i ty chyba też. O! To teraz Paweł będzie musiał to nagrać po raz drugi. Jeśli będzie 20 tysięcy łapek w górę, nagrywam fuzy pecy po raz drugi. Ciekawe, czy zgadniesz tutaj. Nagrywałem to już? Tak, nagrywałeś to już. Daj mi jakąś podpowiedź, chociaż nie wiem. Jest różowe. Ja wiem, co to jest. To są te low surprise'owe zwierzaki. Tak, w mydelniczkach. Dobrze, tak. Tak? Tak, a widzę dalej po lewej. Tu, Paweł. I po lewej widzę coś, co bardzo chciałeś ostatnio, jak byliśmy w innym sklepie, bo to ładnie pachniało. Góry na dole? No nie ruszaj się, ja cię naprowadzę, bo ja wiem, że ty to chcesz. Dobra. Na lewo rękę. Idealnie, prosto. Prosto. Trochę bardziej na lewo. I teraz niżej. O!
skoro tam był Fuzzy Pet. Tak, to się domyśl, co tutaj jest inne to się rzeczy. Cofnę jeszcze w takim razie. Ale teraz. Nie dotknąłem jeszcze no nic, widzę, spokojnie. Widzę, nie dotknąłeś, no. No, no decyduj się, O, coś innego. To jest też na pewno kula jakaś, kapsuła, ale nie wiem jaka. Fajna. Fajna, dobra. Co jest grane? Zaatakowałeś kalendrę. Musisz wziąć, tak jak myślałeś, że to jest to. Czemu? Dotknąłeś jeszcze tamto. Co jest? Paweł, za dużo stół, ja cię naprowadzę do kończyka. Przez przypadek tyle wziąłeś rzecz. Nie wiem co to, ale nie ja stawiam dzisiaj. Super! Mam nadzieję, że za to Agasia nie odegra na mnie, bo będę odegra... sobie... O nie! Nie dotykaj tego! Nie dotykaj, bo na to mnie nie stać! Na to mnie nie stać na pewno! Ale coś zepsułem, czy nie? Nie, wszystko żyje, ale choć... Nie dotykaj, schowaj tą rękę, ja ci dam! Dobra, ja cię naprowadzę, bo tu już są za drogie rzeczy, uciekaj stąd. Nie stać mnie. Idziesz do przodu, przed tobą nic nie ma. Ale no spokojnie, spokojnie, nie rozpędzaj się tak. Tylko nie dotykaj rzeczy, które są na dole, bo one są drogie. Pamiętaj, że im niżej, tym drożej. Nie, weź tą rękę do góry, nie ma mowy. Jesteś tutaj na bardzo fajnych rzeczach, Paweł, które są bardzo śmieszne, ale nie powiem ci, co to jest. Mogę ci tylko... Ej, wiem, tak, co to jest. To jest świnia Pepa. No ale ciekawe, czy uda ci się trafić tą ręką, bo ja wiem, że ty to chciałeś, ale... Proszę, pomóż mi. Nie, nie pomogę ci, radź sobie sam. Może Martyna ci pomoże, kamerzysta może ci pomoże co najwyżej. O, dotknąłeś, nieprawda, widziałam, dotknąłeś, nieprawda, dotknąłeś. Nieprawda. Musisz to wziąć, dotknąłeś, drugiego już nie ma, mowy nie ma. Co to nie jest? Wezmę ci dwóch takich samych zestawów. No Paweł, idź prosto, uważaj, bo tu są dwa bardzo blisko regały, uważaj. Dotknąłeś już... No dobra, to możesz wziąć, to jest okej. Okay. No tego ci nie kupię, Paweł. Patrzcie ludzie, to jest mój ulubiony. Ale nie po... No, no ile dotykasz tych rzeczy? Tyle? Miałeś jedno dotknąć. To są Lost Kitties. Ciekawe, która seria to będzie. Skąd wiedziałeś, że to Lost Kitties są? Bo znam te pudełko, otwierałem chyba 4 filmy, nagrałem o tym. Ty przecież też. Zapomniałaś? Ja myślę, że ty kłamiesz, niech ci będzie. Więcej już nie ma. Koniec. Do przodu. O Boże! Paweł! To jest chyba też dinozaur. Nie, to nie jest Paweł dinozaur, to jest koza. Co? Wziąłeś kozę, Paweł, która ma róg. No ale stop! Powiem ci tak, ogólnie nie ma już miejsca prawie w ogóle w koszyku. Zniknąłem. Jakie ładne to jest. Kurczę, to musi być dinozaur. Dam sobie łeb uciąć, że to dinozaur. Co? Nic, chciałam ci uciąć łeb. Bo to nie dinozaur. Czy to jest dinozaur? Tak. A jaki dinozaur ma skrzydła? Pterodaktyl. Nie, to jest świnia na skrzydłach, Paweł. Nie ma takich zabawek. Nie ma takich zabawek. Właśnie podziewali mnie zaraz. Powiem ci tak, tu już byliśmy, ale jakbyś skręcił trochę w lewo. W lewo? To byś miał... Nie, ja cię naprowadzę. O, dobra. O, czekaj, bo tu rozwalisz. A nie wiem, wybierz sobie, którą stronę. Słuchaj, jedna strona jest bardzo fajna, a druga strona jest, no nie wiem, raczej ci się tak bardzo nie spodoba, więc zdecyduj się, co wolisz. Stoisz przy bardzo fajnych rzeczach, Paweł. Takich mega fajnych. O, dotknąłeś. Działam. Co to jest, Paweł? Co to może być? Nie wiem, pistolet na wodę? No nie, pistolet na krowy, Paweł. Znowu się pomyliłeś. Jakie krowy? Ej. Chyba wiem, co ma takie. Ale słuchaj, ale teraz w ogóle, słuchaj, bo masz ogólnie już praktycznie pełny koszyk, a powiedzieliśmy, że tylko coś się zmieści do koszyka, więc... A to zmieszczę na pewno. Słuchaj, że nie zmieścisz, do tego nie wierzę. Do zostawcie lajka, to koszyk się powiększy, jego pojemność. Zostawcie lajka teraz. O, widzicie? Udało się zostawić lajka. Adrian, co ty mówisz? On robi. Strzelam cię, nie wiem. Ramię dostałem. Trudno. Oj, oj, bierzeć we mnie. Spadnie. O, Matiusz. Chcę podnieść go sam. Jak go nie ma, to nie płacę. Umowa była taka. Bierzemy wszystko, trzy zmieści do koszyka. I mam tutaj trochę rzeczy. Mam nadzieję, że są jakieś fajne te rzeczy. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to subskrypcję i napisać w komentarzu. Aga, dziękuję ci, zaraz idziemy do kasy. Idziemy do kasy, płacić i zaraz zobaczymy, ile wyjdzie, nie? Czy się przekręcę, czy tylko tak na punkcie przekręcę? No dobra, dobra, Paweł, ściągaj opaskę, idziemy do kasy, zobacz swoje zdobycze, za co będę musiała zapłacić, czy się z tego cieszysz, czy nie, za ile naładowałeś. Co twoja mina widzę, jest taka dość średnia. To jest super. To, czy to jest to, co nazywam dinozaurem, czy mi się wydaje? Słuchajcie, jest podobne do dinozaura trochę, prawda?
Ale jaja! Peppa Pig! To jest pan twój pterodaktyl. To jest z tego filmu, o którym mówiliśmy ostatnio. To jest właśnie Paweł pterodaktyl. Ale fajne. Ej, fajne to jest. Ten film był ładny, prawda? To jest to, co mnie zbejtowałaś, tak? Nie, to w ogóle co innego. To jest to, na pewno. Jak się potknąłeś rękoma i zwaliłeś tak pełno rzeczy. Jak serio? Patrz, co wziąłeś to. Miałeś obok tańszy zestaw, ale nie. Wziął se największy, najdroższy. Chcieliście dinozaury, no to będą dinozaury. Twoją chyba pierwszą rzeczą, którą wziąłeś, to było to. Nie wiem, chyba Agnieszka to chyba tobie przekazuje. Możesz sobie nie to kupić. Chcę tego, ja nie chcę. Zapraszam cię. Ojej, to twoja kolej. Muszę wyciągnąć zaraz moją kartę. Chyba. Niestety nie mam złotej karty. Dzień dobry. Ile Paweł obstawiasz, ile to wyjdzie? Ja obstawiam, że to wyjdzie z... No. 1000 złotych. 1000 złotych. Napiszcie, ile wy myślicie w oby komentarzach. Oby tylko 1000. No, mi się wydaje, że będzie 1000. Oby. Nie chciałem też przesadzić, Agnieszka, wiesz jak to jasne, jest. Jasne, jasne. W końcu jesteśmy ziomkami, prawda? Jasne, jasne. Tego kota, Paweł, nie możesz wziąć. Proszę wymyślić mi cenę. Nie, nie. Myślę, że możemy się dogadać i możecie go spokojnie wziąć. On tutaj to? Zostaje, jak nie wiem, czy to dobra. No, muszę, no dobra. Nad łóżkiem sobie przykleisz. O, te były, tych nie otwierałem. Tak, a są naprawdę całkiem fajne. O. Ten zestaw Peppy Pig jest czaderski. To jest, Paweł, piękny zestaw. Słuchajcie, musicie Pawła namówić w komentarzach, żeby koniecznie go przetestował na sobie. Ja myślę, że tak, Paweł, przetestujesz go na sobie. Każdą pojedynczą rzecz przetestujesz na swoich pięknych dłoniach i paznokciach. Musicie mnie do tego zmusić, naprawdę zmusić musicie mnie do tego. Trzy koty, szkoda, że nie miałem trzeciej ręki, bym jeszcze więcej wziął. A, o, jeszcze Little Pony, one jedzą opony. I... No i to jest dinozaur, mówiłem, że to dinozaur. To Adrian, który ci podłożył, a nie krab. Mam nową maskotkę do spania. Tak. Mamy tu jeszcze coś takiego. O! Pani też lubi Lowe's Price'y? No jasne. Kto nie lubi, nie? Kto nie lubi. Aga mówiła, że to męska. Chociaż... Jest niebieska, mówię. Może być męska, prawda? Pewnie. Taka półmęska, półdamska. To jest ta krowa, Paweł. To nie jest krowa, ja wiedziałem. Krowa nie ma takiego ogona. No ma też przecież, może mieć. I super szybki samochód, pani musi go złapać teraz. Super! Ile wyszło? Tak, ile wyszło? No, uwaga, ile wyszło? Uwaga, chwila prawdy. 646 i 10 groszy. Wow! Ale tylko 640 zł. No, a ja wybiorę więcej, dużo więcej. Nie. Pana sfrajerowałeś teraz się. Słuchajcie, serio miałam przygotowane 1200 zł na ten odcinek, bo czułam, że Paweł zaszaleje. Ej, jakbym wybrał jeszcze więcej, to co? To nie wiem co, by Adrian mi pożyczył. Teraz się boję naprawdę, bo teraz będę musiał kupić Agnieszce to, co ona wrzuci do koszyka. Zobaczcie, na potwierdzenia jest paragon. 646 zł i 10 groszy za to zapłaciłam. Ale to Agnieszki paragon. Mogło być gorzej, naprawdę. Mogło być gorzej, nie jest źle, jestem zadowolona. Pamiętajcie jeszcze, żeby wbić na mój film i ja postaram się zrobić trochę większy rachuneczek. Trochę się boję, jak mam być szczery. Agnieszka nie zna granic, naprawdę. Trzymaj swoją krowę. Biorę swoją krowę i wychodzę.